Szanowni Państwo, witam serdecznie. Cieszę się, że tak licznie zebraliśmy się dzisiaj, aby dyskutować o naszej historii. Mam na początku pytanie natury organizacyjnej. Czy jest na sali kapitan Bogdan Choroszowski z Chicago? Nie doleciał. Miał dzisiaj być. Nie doleciał za dalej. Miał dzisiaj być. Proszę Państwa, witam serdecznie gości dzisiejszego spotkania. Gość specjalny ze Stanów Zjednoczonych przyleciał do nas specjalnie dzisiaj, pan profesor Marek Jan Bodakiewicz, profesor z Lotnictwa. Drugi gość specjalny, pan dyrektor Stanisław Hinarkiewicz. I główny sprawca tego, że się tutaj dzisiaj spotykamy, czyli autor książki Paszki Wyborczej. Mamy trzecie wydanie tej książki. Proszę Państwa, na początku jeszcze dwa komunikaty. Pierwszy jest odnośnie dnia jutrzejszego. W imieniu organizatorów, czyli ONR-u, zapraszamy na marsz upamiętniający bohaterów Powstania Warszawskiego. Marsz jutro o godzinie 17.30 rozpocznie się na rondzie Romana Dmowskiego, czyli w samym centrum Warszawy. Zachęcamy oczywiście do udziału w tej, jak i we wszystkich innych uroczystościach, które będą jutro upamiętniały Powstanie Warszawskie. Ja tam pod pomnikiem byłem. Pod pomnikiem o 18.30 będę do nich mówił. I Leszek Żebrowski będzie brać udział w tym marszu, więc myślę, że to kolejny argument, żeby wziąć w nim udział. Drugi komunikat organizacyjny, proszę Państwa, zachęcamy oczywiście do nabywania książek. Póki jeszcze są, jest nas dzisiaj tutaj bardzo, bardzo wiele, więc nie wiemy, czy dla wszystkich wystarczy, także raczej zaraz po spotkaniu należy udać się na stoisko wydawnictwa Kapitał i nabywać. Jest to trzecie wydanie książki Paszki Wyborczej. Są także dostępne inne książki naszych wszystkich dzisiejszych prelegentów. Nie przedłużając, już rozpocznie sprawca tego dzisiejszego zamieszania, autor książki Paszki Wyborczej, Leszek Żebrowski. Dzień dobry Państwu. Czy są na sali dzieci? To jest bardzo ważne, bo muszę zacytować Gazetę Wyborczą. Nie, proszę się nie śmiać, to będzie bardzo poważna sprawa. Ale cytat będzie drastyczny. Skoro nie ma, bo jest mało, to jednak to zrobi. Otóż kilka miesięcy temu w gazecie przeze mnie ulubionej, której nazwy postaram się zbyt często nie wymieniać, pod redakcją osoby, którego też nie będę po nazwisku wymieniał, ale to będzie cały czas w tle gdzieś wisiało i za jakiś czas się pomylimy, będzie padało. Kilka miesięcy temu ukazał się wywiad z osobą, która twierdzi, że była uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Nazywa się Baruch Bergman. Rozmowę przeprowadził artysta Rafał Bedlejewski. Zaraz obszerne fragmenty, ale nie tak obszerne, żeby Państwo uciekali, zacytuję. Natomiast mówiąc o tym dzień dobry, muszę od tego zacząć. Otóż ten pan, według mnie rzekomy powstaniec, zapytany w ten sposób. W getcie wybucha powstanie. Kwiecień 1943 roku. Jakie postawy obserwował pan po stronie polskiej? On jest cały czas po stronie polskiej. Społeczeństwo polskie w Warszawie cierpiało na obłęd narodowy. Jak witałem się z kolegami, którzy nie wiedzieli, że jestem Żydem, mówiliśmy zamiast dzień dobry. Te skurwysyny Żydy. Jaki był odzew? Tak jak na dzień dobry. Taki sam. Czy to jest nowa forma powitania, którą powinniśmy prowadzić do obiegu towarzyskiego? To się ukazuje w gazecie, która pretenduje do opinii twórczej, redagowana przez osobę, która pretenduje i tak jest określana jako autorytet moralny, jako coś zupełnie poważnego. To nie jest gdzieś w niszy dla szyderstwa, tylko na poważnie. I teraz proszę zobaczyć, 20 lat po tym, co zrobiła gazeta, już nie dokończę, na temat powstania, którą historię zaraz tu przypomnimy i dodamy nowe, bardzo ważne szczegóły. 20 lat później, czyli bez żadnych zmian,
tamtym okresie, poza dodawaniem do tej nienawiści następnych segmentów, ukazuje się wywiad z osobnikiem, który mówi między innymi następujące rzeczy. Mieszkał przed wojną w Poznaniu. Chodziłem po Poznaniu i widziałem, że wykwintne restauracje miały napisy w oknach. Żydom i skipsom wstęp zbroniony. Jak jakiś Żyd miał brodę, to mu ją wyrywali, więc w mieście nie było ani jednego Żyda, który by miał pejsy lub chodził w hałacie. Są przedwojenne gazety, są filmy, relacje, wspomnienia. Proszę poszukać jakiegokolwiek dowodu na to, co ten człowiek opowiada. Poza tym powitaniem są tu jeszcze inne kwiatki. Kościół Świętej Anny w Warszawie. Kościół z wielkimi tradycjami. W czasie okupacji schronienie i pomoc dla Żydów. Jest wystarczająco dużo relacji ze strony żydowskiej, co się w tym kościele działo i kapłani tego kościoła robili dla Żydów. A ten człowiek opowiada. Ksiądz Antony powiedział tak. Ja wiem, że są wśród was tacy, którzy pomagają Żydom. Że są tacy, którzy ukrywają Żydów. Ale ja wam zabraniam. Nie wolno. Oni ukrzyżowali Pana Jezusa. Gdyby Pan Bóg chciał, to on wiedziałby lepiej, jak im pomóc. Ja wam zabraniam. Wtedy zachwiałem się na nogach. Już więcej do żadnych kościołów nie poszedłem. To jest obraz, o którym on mówi, że to otaczało mnie codziennie. Od rana do wieczora. Sytuacja na kilka dni przed wybuchem tego, co jest nazywane powstaniem w getcie. Czy pierwszym powstaniem warszawskim, później w ogóle tylko powstaniem warszawskim, bo przecież innego nie było. Sytuacja wygląda w ten sposób. Na ulicy mały tłum. Jakiś pan szarpie dziewczynę. Mogą mieć 22-23 lata. Krzyczał, Żydowa, Żydowa, a ona błagała. Ja chcę żyć, ja chcę żyć. To było jedną ulicę przed wejściem do getta od Żelaznej. I w końcu on i jeszcze jeden pan siłą zaciągnęli tę biedaczkę do bramy getta, a potem usłyszałem dwa strzały. Znowu, brama getta jest uwieczniona. Są filmy, są zdjęcia, wiemy jak to wyglądało. Jak można sobie było wejść do tej bramy, żeby mordować niewinnych Żydów? To jest powszechna sytuacja w okupowanym przez Niemców mieście. Tak się zachowują Polacy. Wreszcie wybucha powstanie warszawskie. I od tego dnia ten człowiek staje się powstańcem, jak twierdzi. Powstanie wybuchło w ten sposób. Dlatego tu przywoływałem pana kapitana Bogdana Choroszewskiego. Z Chicago miał do dzisiaj być. Może jeszcze nie zdążył. Ale to byłby świat. Dzisiaj bardzo mało jest ludzi, którzy powstanie pamiętają, którzy w nim uczestniczyli. To są już ostatnie dni tych ludzi. To jest powstaniec autentyczny, ale jednocześnie bardzo specyficzny przypadek, bo pan Bogdan nie dostał uprawnień kombatanckich w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ma uprawnienia za AK, za szerszą działalność, ale tego było odmówione, bo zapytany podchwytliwie jakiś dzień, jaka była pogoda, podobno niedokładnie odpowiedział. W związku z tym to mu się nie należy. 70 lat po powstaniu. Ja nie wiem, jaka 3 dni temu była pogoda i nie wiem, dlaczego to jest w ogóle potrzebne. Poza tym ten człowiek nie miałby żadnych świadczeń. Nie potrzebuje i nie dostaje za granicę. To jest tylko i wyłącznie honorowy. Nie dostał, nie ma, ale powstańcem jest. Powstanie wybucha w ten sposób. Dzwon wybił 5 razy i każdy miał kagan. Rodacy, wybuchło powstanie, ktoś krzyknął. I natychmiast się przyłączyliśmy jako ochotnicy. Czyli brano wszystkich jak leś. Kulawy, chory, stary, ślepy, umiał strzelać, nie umiał. Mówił po polsku, nie mówił. Powstańcy brali wszystkich. Nie było komu widocznie walczyć. I pytam, jaki pan miał pseudonim? Bebe. Przydzielono mnie do jednostki na Czerniakowskiej. Następnie cała jednostka praktycznie została wybita. On idzie na piechotę, nie wiem w jaki sposób, przechodząc przez kilka linii niemieckich, dochodzi aż do lasów Chojnowskich. I tu się dopiero zaczyna Alfred Hitchcock. Już było mocno, ale teraz eskalujemy na 5. Do
poszedł tam sam. A w Lasach Kominowskich nie znalazł tam partyzantów, on odpowiada. Oni mnie znaleźli. Zimno, deszcz padał, głodny byłem. Ludzie, którzy zostali wypuszczeni z więzienia, podzielili się ze mną chlebem. Kto wypuszczał z więzienia i kogo? Nie bardzo wiem. Może Auschwitz, może profesor Bartoszewski wtedy wyszedł, ale chyba był wcześniej. Nagle otoczyli mnie cywile z karabinami. Ręce do góry, krzyczą. Dobrze, że nie RMDH. Zaczęli mnie wypytywać. To im powiedziałem, kim jestem. Co pan powiedział? Że jestem z powstania, Bronisław Krawczyk. Wzięli mnie do komendy. Porucznik Szary, komendant Plutona. Najpierw mnie wypytywał, w końcu wyciągnął ramiona i powiedział: witam! To jest przystąpienie do następnej grupy powstańczej. Nie było komendantów Plutonu. Byli dowódcy Plutonu. Porucznik Szary jest osobą znaną, historyczną, opisaną. Był to porucznik Florian Puskowski. Człowiek, który zginął 1 sierpnia w pierwszej chwili walki pod Warszawą i od jego imienia kompania, a nie Pluton, nosiła nazwę imienia porucznika Szarego. Walcząc w Lasach Kominowskich, później resztki po zdziesiątkowaniu przez Niemców przedarły się na Kielerczyznę. A co ten człowiek opowiada? Dowiedziałem się wieczorem, bo porucznik miał pogawędkę polityczno-wychowawczą, że jestem w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych. Dali mi karabin i stałem się jednym z nich. Jak to było? Prosto i łatwo. Przechodził, po drodze mu było, wstąpił, przyjęli, zapytali karabin, o który ludzie walczyli tak, że tracili życie, żeby cokolwiek zdobyć. A on po prostu dostał. Następcą zabitego porucznika Floriana Kuskowskiego, dowódcą tej kompanii, był porucznik Tadeusz Wyszyński, przyrodni brat księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pewnego razu widzę, że czterech z nas idzie wieczorem w las z karabinami. Pytam, gdzie idą? I słyszę, tam się Żydy chowają w lesie. Oni idą ich wyłowić. I co wieczór czterech lub sześciu szło w las, żeby szukać Żydów. Zaprzyjaźnił się pan z kimś? Tak, wszyscy byliśmy bardzo blisko. Pamięta pan kogoś? Nie, zapomniałem. Naszym hasłem było... Jak myśleliście, że było strasznie, to teraz to słuchajcie. Naszym hasłem było zbroją u nogi. Z tego co zrozumiałem, taki był układ między Niemcami a nami, że my ich nie atakujemy, ani oni nas. Tak wyglądało powstanie warszawskie. Ten człowiek miał brata, jak się okazuje. On na samym początku... Powiedz, co się stało w Lasach Kominowskich. No, to jest cała historia. Na samym początku, jak wybuchła wojna, jego brat w powstaniu, w Poznaniu, uderzył głową w mur, bo go nie miał spalną kolbą karabinu. Stracił na zawsze słuch. Ale że stracił, to nie znaczy, że go nie miał. Otóż później się okazuje, że pod koniec wojny, już w ostatniej praktycznie chwili, ten jego brat trafia do obozu. Eugeniusz przeżył, brał udział w powstaniu, pewnie Plutonie Kuchoniemy w instytucie. Po kapitulacji Niemcy stworzyli specjalny obóz dla młodocianych jeńców wojennych i mojego brata wsadzili tam do Niemiec. 3 dni przed końcem wojny 3 jego bliskich kolegów Polaków spuściło mu spodnie, gdy spał i zaczęli krzyczeć: ty kurwa, skurwysynie Żydzie! Wzięli go do komendanta. Jude! Jude! A niemiecki komendant powiedział: jak mu się coś stanie, to was zastrzelę. Niemiec W, Polak B. I do tego chciałbym tylko dołożyć to, czym ten człowiek w Powstaniu Warszawskim się chwali. Chcę podziękować Muzeum Powstania Warszawskiego, że zapraszają mnie co rok jako powstańca, że płacą za koszt mojego lotu, za hotel dla mnie i dla żony. Jestem niezmiernie wdzięczny. To nie jest jedyny tego przypadek. W innych książkach, w innych publikacjach, także moich, jest opisana sprawa też rzekomego powstańca, który nazywał się Edward Kossuth.
zmarł niedawno w Szwajcarii. Żydowski adwokat zajmował się po wojnie odszkodowaniem za Holokaust. Figuruje w wykazie Muzeum Powstania Warszawskiego jako uczestnik powstania pod pseudonimem Marcinek. Całą wojnę spędził w Związku Sowieckim. Ten człowiek stworzył, oczywiście nie sam, przy pomocy wcześniejszej tak zwanego Zgłowinu, międzynarodową brygadę żydowską Armii Ludowej w Powstaniu Warszawskim. Doskonale uzbrojoną, broniącą najważniejszych placówek na Starym Mieście. Następnie ta brygada się gdzieś rozpłynęła. Nie wiemy na jakich barykadach i gdzie, nie wiemy skąd mieli broń, nie wiemy kto ich wyszkolił, nie wiemy kto im ich dowodził. Nie ma żadnych materialnych śladów ich pobytu na ziemi. Są czymś w rodzaju mitycznych nazistów. Przyszli, zrobili swoje i zniknęli. W tym przypadku szaleństwo wygląda następująco. W latach 70. w Zgodzie część funkcjonariuszy tej komunistycznej instytucji stworzyła legendę, że pomagali Żydom. Zdobyli 100 Żydów czy więcej, uzbroili i stworzyli z nich międzynarodową brygadę Armii Ludowej, która walczyła w Powstaniu Warszawskim na Starym Mieście. Tam było bardzo gęsto, bardzo mały teren, ścieśniony. Tam dosłownie ludzie rozpychali się łokciami. Poza tym mało wychodzili na powierzchnię, były tylko jednostki walczące, bo całe życie toczyło się na poziomie piwnic. Stare miasto zostało zrównane z ziemią. Mamy meldunki praktycznie ze wszystkich wydarzeń. Jak się palił jakiś dom, gdzieś znaleziono rannego, kogoś zasypało. Wszystko jest uwiecznione na papierze. Poza jedną rzeczą. Poza Międzynarodową Brygadą Żydowską Armii Ludowej. W wielu publikacjach, przede wszystkim naukowych na świecie, ta brygada figuruje jako dowód męstwa, waleczności, udziału w Powstaniu Warszawskim. Pan Kossoy dorobił do tego następującą historię. W powstaniu, według jego wyliczeń, walczyło około 2,5 tysiąca Żydów na linii, na pierwszej linii frontu. Czyli tylu praktycznie, ilu walczyło jednorazowo powstańców, bo tyle było broni. Ale wymyślił jeszcze rzecz lepszą, że w powstaniu było bardzo dużo osób oznaczonych jako NN. Jeśli przeżyli wojnę, oczywiście te NN były rozszyfrowywane, ludzie spisywali relacje, wspomnienia, gdzieś się weryfikowali, ale duża część z nich zginęła. Ludzie się przyłączali do powstania, nie mówiąc jak się nazywają, bo nikt tego nie wymaga. Trafiali gdzieś do jednostek, dostawali jakiś pseudonim. Weryfikacja i ustalanie danych było później. Ponieważ duża część tych ludzi zginęła, pozostała nierozszyfrowana na zawsze. I tu nasz historyk amator, tak jak ja, wymyślił, że jak oni są NN, to znaczy, że to byli Żydzi, bo się ukrywali przed Polakami powstańcami. Nie mogli się ujawnić. W związku z tym Hurgen doliczył tych ludzi do powstania, którzy brali udział w naszej obronie i niedużo brakowało, miały mieć sprawę sądową z tym panem. Najlepsza kancelaria adwokacka wysłała pozew na kilkadziesiąt stron, że mam paść tam na kolana, założyć wór pokutny, iść do tego szczytna praktycznie na kolanach, dać sobie wyłupić oko, obciąć język i rękę, przeprosić z góry za wszystko i jeszcze zapłacić. Uznałem, że nie, bo nie mam za co. Sprawy nie wygrały, bo sprawa przeciwko mnie została wycofana. Czyli można i trzeba walczyć o swoje. Mówię to w określonym kontekście. Jest tu z nami, na sali, syn pana kapitana Wacława Stykowskiego, kapitana Hala, pan Jacek Stykowski. To jest historia, od której się to tak naprawdę wszystko zaczęło. Publikacje dwóch wybitnych historyków, magistra Adama Michnika i magistra Michała Cichego w 1994 roku rozpoczęły się od tego, że Batalion Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim imienia generała Sowińskiego, którym pan kapitan Stykowski dowodził, poczynając od Woli aż do końca powstania, cały czas w pierwszej linii. Ranny w pierwszych dniach powstania nie szedł z posterunku, walczył do końca ranny. Trzykrotnie odznaczony krzyżami walecznych. Po wojnie aresztowany, rok w śledztwie w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Oskarżony
publicznie, wielokrotnie, bo ta sprawa później była powielana, jest powielana do tej pory, o to, że zamiast walczyć, zajmował się on ze swoim zgrupowaniem, które nazywane jest bandycką bojową, mordowaniem Żydów. Gdyby wtedy w śledztwie coś takiego było, sprawa przecież byłaby powszechnie znana. On nie wyszedłby żywy z tamtego gmachu. Za dużo mniejsze przewinienia, albo nawet podejrzenia przewinień, ludzie tracili życie. Nic takiego się nie stało. Natomiast ta publikacja magistra Cichego i magistra Michnika rozpętała spiralę nienawiści przeciwko temu człowiekowi, który już nie mógł się bronić. On już wtedy nie żył. Ale były resztki jego zgrupowania. Było środowisko powstańcze. Ja jeszcze do nich dotarłem. Rozmawiałem. Mówiłem, przecież powinniście iść do redakcji. Powinniście rozmawiać. Pokazali im pismo. Zaprosiliśmy. Chcemy. Pozostało to bez odzewu. Zostaliśmy całkowicie zignorowani. Nie było potrzeby z tamtej strony, żeby cokolwiek sprawdzić, zweryfikować, uzupełnić. Nie. Oni wiedzą lepiej. I teraz przez następne 20 lat to, co zapoczątkowała Gazeta Wyborcza z kapitanem Halem, jest powielane w świecie. Jest to kolejna faza, tak się to ładnie nazywa, dyskusji o sprawach polsko-żydowskich, gdzie w centrum uwagi, jeśli chodzi o powstanie warszawskie, jest ta rzekomo bandycka bojowa z woli kapitana Hala, mordercy Żydów, a on jest nazwany wprost antysemitą. To określenie pojawiło się w książce synowej Władysława Bartoszewskiego, pseudonim profesor, pani Aleksandry Rich, Tragiczne powstanie. Tam jest tak nazwane. Ona się opierała, jak twierdzi, na archiwum i na wiedzę Władysława Bartoszewskiego, pseudonim profesor. Jestem bardzo ciekawy, skąd takie informacje się biorą. Skąd? Wszyscy się powołują na konkretne źródło. To wszystko zatacza koło. Na kogo się powołują? Na Michała Cichego, na Adama Michnika, dwóch wybitnych magistrów historyków, którzy zbadali, zmierzyli, wiedzą lepiej, opisali i wypuścili to w świat. Po szpilu wyborczym podałem bardzo dużo przykładów ordynarnych fałszerstw, nie pomyłek. Pomyłki każdemu się zdarzają. My jesteśmy bez winy, ale jak się zdarzają i trafimy na prawdziwy trop, przepraszamy, wycofujemy się z tego, poprawiamy. Nigdy przez te 20 lat Gazeta Wyborcza nie wycofała się z tego paszkwilu, bo to był autentyczny paszkwil. Miało po drodze miejsce wydarzenie, które wiele osób przyjęło fałszywie za dobrą monetę. Dlaczego? W 2006 roku w tejże gazetce magister Michał Cichy napisał: przeprosimy, przepraszam powstańców. I to było coś, na co rzeczywiście ludzie czekali. Tylko nie należy czytać tylko tytułu. Trzeba przeczytać całość, a po drugie zrozumieć to, co się czyta. W tym jego wywodzie nie ma ani jednego słowa, gdzie on by się odnosił do fałszerstw, których dokonał. Sfałszował zarówno źródła archiwalne, czy dokumenty powstańcze, ale także rzeczy, które są powszechnie dostępne i łatwe do sprawdzenia. Publikacje książkowe, gdzie nie wypadła jedna literka, gdzie został zmieniony przecinek. Został zmieniony całkowicie semas. I gdy rozmawiałem jeszcze z tymi ostatnimi powstańcami różnych zgrupowań, on mówi: no przecież wie pan, ale jednak poddali się, cichy przeprosił. Ja mówię: gdzie, w którym miejscu? No jest artykuł. Ja mówię: proszę bardzo, proszę spojrzeć. I w tym artykule jest coś takiego. Cytując relacje i dokumenty, pisze cichy, wyliczyłem znane mi przypadki mordowania Żydów przez powstańców. Z mozaiki dokumentów wyłaniał się ponury obraz serii morderstw dokonanych w różnych miejscach na odcinku batalionu kapitana Hala. Być może nie bez wiedzy dowódcy. On tu się już wycofuje. On nie wie. To jest taka formuła, żeby się raz zdaje czego, to ja nic nie powiedziałem. Powiedziałem tylko i wyłącznie być może. Czyli nie wie ten, który jest praźródłem dla wszystkich następnych, późniejszych publikacji. Uważałem, że jesteśmy sobie winni przyznanie się do prawdy, choćby była okrutna. A tu zajęto się mną, gazetą, Adamem Michnikiem, naszymi domniemanymi niecnymi intencjami, a nie tym, w jaki sposób oczyszczać polskie sumienie zadawnionych grzechów,
wobec Żydów. I to jest najważniejsze, co następuje teraz z jego strony. To rzekome przeproszenie. Nie wystarczy mówić prawdę, żeby mieć rację. Dzisiaj widzę, że mój faktograficzny tom, bogactwo źródeł i przepisów, cała aparatura historiograficzna ukrywały jeszcze jedno. Nieczułość. On ubolewa nad tym, że zrobił to w danej chwili, czyli tuż przed rocznicą 50. wybuchu Powstania Warszawskiego i w takiej formie, ale nie za treść. Odniesienia do treści nie ma. Nie ma żadnego wycofywania się. W związku z tym to nie są przeprosiny. Teraz poproszę pana Jacka Strychowskiego, żeby przedstawił sprawę, jak to wygląda. Dlatego, że to się pojawia w publikacjach. Jest to coraz częstsze w kraju, za granicą. Kilka dni temu w źródle wiedzy, które praktycznie chyba jest jedynym źródłem wiedzy występującego na szczęście Bronisława Bula Komorowskiego, czyli Wikipedii, pojawił się znamienny wpis dotyczący właśnie kapitana Hala. Z tymi wszystkimi inwektywami. To nie jest przypadek, że tuż przed kolejną rocznicą, w takiej sytuacji, kiedy sprawa nie jest znana, nie jest opisana, a przynajmniej nikomu z tamtej strony tak naprawdę się nie chciało, że takie coś się w tym momencie pojawi. Wiem, że pan Jacek Strychowski skierował list prosząc o obronę i to jest także prośba do nas wszystkich. Bo to nie jest sprawa kapitana Hala, to nie jest sprawa rodziny. I to nie jest tylko sprawa powstańców. To jest nasza wspólna sprawa. Jeśli to odpuścimy, jeśli zaczniemy się wycofywać, oni pójdą dalej. Będzie krok po kroku wydzieranie nam kolejnych kawałków terytoriów, aż będziemy zapchnięci gdzieś do jakiegoś wąwozu i pokazywani palcem jak w skanseniu. Z tego co wiem, poszły pisma do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, do Związku Powstańców Warszawskich, do Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa i poszły także do prezydenta elekta Andrzeja Dudy. Jak do tej pory, sam na dzisiaj, jest taki, że znikąd nie ma odpowiedzi. Z różnych powodów, ale według mnie przyczyną podstawową jest strach. Boją się zająć stanowisko, boją się wychylić, boją się bronić słusznej sprawy, bo coraz mniej jesteśmy u siebie. I tu chciałbym teraz poprosić pana Jacka, żeby powiedział o tej historii kilka słów, bo mówię, od tego się wszystko zaczęło i na tym się niestety nie kończy. To będzie trwało. Nazywam się Jacek Strychowski, jestem synem kapitana Hala. Nie jestem eruzytą, w związku z tym przygotowałem się w taki sposób, że z panem Byszkiem kontaktując się wcześniej, powiedział, że zostanę wywołany do tablicy. W związku z tym przygotowałem się i przeczytam to, co przygotowałem, żeby nie pomylić faktów. Po publikacji artykułu Polacy wyżyli czarne karty powstania w Gazecie Warszawskiej w styczniu 1994 roku wydano wiele publikacji oczerniających bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, w tym mojego ojca, kapitana Armii Krajowej Wacława Strychowskiego, pseudonim Hal Korczyc, jego żołnierzy z batalionu imieniem Pęczara Sowińskiego. Następujące po sobie owe publikacje, czy to książki, publikacje prasowe, czy też przekazy internetowe, są pokłosiem tegoż artykułu i w przypisach do napisanego tekstu powołują się na rewelacje przedstawione przez Cichego. Tak przedstawione wiele razy powielone kłamstwo w zakamuflowany sposób jest okazywane jako prawda historyczna. Pan Leszek Żebrowski wydał książkę pod tytułem Paszkwil Wyborczy, w której dokonał wnikliwej analizy materiałów znajdujących się w archiwach dotyczących poruszanych w artykule Gazety Wyborczej Zabój Żydów na terenie przyległych do terenów opanowanych przez oddziały kapitana Hala.
wykazał, na podstawie jakich manipulacji i pomówień została spreparowana cała sprawa. Redaktor Michał Cichy, pani redaktor naczelny, no powiedzmy GW, nie odnieśli się do tych poważnych i wielce kompromitujących zarzutów. Jest to milczące przyznanie się do winy. Pomimo tej publikacji do dnia dzisiejszego ponadto są ataki na żołnierzy batalionu Krzysztofińskiego i osobę dowódcy kapitana Armii Krajowej Wacława Stykowskiego, mojego ojca. Przywołam tylko kilka przykładów. Książka Utajone Miasto. Żydzik po aryjskiej stronie Warszawy 1944-45 Gunnar Paulsson. Autor powtórzył fałszywe tezy z artykułu Cichego i z jeszcze większą zawziętością zaatakował kapitana Halle i jego żołnierzy. Cytat ze strony 261. Mamy zatem obraz Stykowskiego jako jakiegoś wataszki rządzącego na naszym terenie za pomocą terroru i wysyłając ludzi muchy, a może innych do mokrej roboty. To jest cytat autentyczny, dlatego przepraszam, ale może jeżeli dla kogoś tam nie bardzo zrozumiałem, to taki jest. Książka Tragiczne Powstanie Aleksandry Jelicki, jak już tu wspomniał pan Leszek, synowej pana Władysława Bartoszewskiego, strona 404. Cytat. W szeregach Armii Krajowej zdarzali się też antysemici. Kapitan Wacław Stykowski Hal wykorzystał swoje stanowisko i został gangsterskim wataszką. Jego ludzie załadowali co najmniej 12 Żydów w pobliżu swojej kwatery przy magazynie browaru Haberbusza. Z drugiej strony oddziały na Starówce zdawały się wolne od tej lat. Znamienne. Autorka w tym fragmencie powołuje się na książkę Gunnara Paulssona. W artykule Kogo musieli bać się Żydzi do rzeczy, numer 24, 8-14 lipiec 2013 roku, autor pan Adam Tycner napisał, cytat: zdarzało się jednak, że żołnierze Armii Krajowej dopuszczali się zbrodni przeciwko Żydom. Brytyjski historyk Gunnar Paulsson opisuje, jak kilkunastu ukrywających się do warszawskiej woli żydowskich cywilów zostało zamordowanych przez oddział kapitana Wacława Stykowskiego Hala. Między innymi o podstawie tej zbrodni w 1994 roku GW zarzuciła powstańcom wybijanie Żydów ocalonych z getta. Autor w numerze 26 do rzeczy wyjaśnił i przeprosił. Oczywiście te przeprosiny były po naszej rodzinnej akcji, ponieważ my nie znamy się na prawie prasowym, napisaliśmy do rzeczy. Odmówiono nam sprostowania ze względu na brak prawa. Ale panowie doszli do wniosku, że jednak nas w jakiś sposób tam przeproszą. Ja może teraz przeczytam tutaj to wyjaśnienie. To jest jedyne wyjaśnienie na te wszystkie rzeczy, które przed chwileczką przytoczyłem. Wyjaśnienie. W artykule pod tytułem Kogo musieli bać się Żydzi do rzeczy 24-2013 napisałem. Brytyjski historyk Gunnar Paulsson opisuje, jak kilkunastu ukrywających się na warszawskiej woli żydowskich cywilów zostało zamordowanych przez oddział kapitana Hala Wacława Stykowskiego. Hala. Był to nieuprawniony skrót myślowy. Sprawa dotyczyła konkretnych działających na własną rękę żołnierzy dowodzonego przez kapitana Stykowskiego batalionu Armii Krajowej imieniem Sowińskiego, a nie całego oddziału i jego dowódcy. Przepraszam żołnierzy batalionu imieniem Sowińskiego i członków rodziny kapitana Stykowskiego Hala. W ostatnich dniach ukazała się też nowa strona w Wikipedii mojego ojca, w której może przytoczę tylko ten fragment, który jest bardzo interesujący, który nie był wcześniej umieszczony, a ukazał się właśnie w ostatnich dniach, tuż przed rocznicą powstania. Jest to właśnie taki akapit. W czasie powstania Stykowski
zgromadził wokół siebie niewielki oddział przyboczny złożony z polskich kryminalistów, który dopuścił się wielu zbrodni i rabunków na ludności cywilnej, między innymi mordu na Żyda dokonanego 11 września 1944 roku w piwnicy domu przy ulicy Prostej. Powstańcza żandarmeria wszczęła śledztwo w sprawie mordu, jednak nie zostało ono doprowadzone do końca przed upadkiem powstania. Tutaj oczywiście przypisy są powoływane. Cichy 1944, strona 13. Perekalowa 1944, strona 10. Myśmy w tej sprawie zareagowali i w dniu dzisiejszym myśmy skierowali takie pismo do Wikipedii, w którym chyba to nic nie da, ale przeczytam to pismo. Witam. Proszę o natychmiastowe wstrzymanie emisji strony dotyczącej osoby kapitana Wacława Stykowskiego, pseudonim Hal Gorczyc, i nieemitowanie jej do momentu usunięcia nieprawdziwych informacji umieszczonych po modyfikacji strony w dniu 25 lipca 2015 roku o godzinie 15.50. Treść strony zawiera haniebne oszczerstwa dotyczące osoby mojego ojca i żołnierzy bohaterów Powstania Warszawskiego. Ponadto radzę autorom dokonanych zmian, aby zapoznali się z zawartością treści książki Paszkwil Wyborczy autorstwa obecnego tutaj pana Leszka Żebrowskiego, wydanie drugie z 2013 roku od strony 59 do strony 133, a najlepiej stron książka. Ponadto proszę o wskazanie osoby, które były autorami dokonanych zmian, celem udowodnienia im dokonanych manipulacji, powołania się na niewiarygodne źródła i przekręcenie sensu przekazu przywoływanych artykułach oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków, w tym prawnych. Przed ponowną emisją strony co do treści i zawartości zastrzegam prawo konsultacji z udziałem kapitana Wacława Stykowskiego w tym celu. Do tej pory sprawdzaliśmy pół godziny temu, strona nie jest zmieniona. Cały czas jest zawieszona ta zmiana wcześniej powiedziała. Proszę Państwa, w zasadzie to wyczerpał, bo mógłbym jeszcze wiele tutaj też przykładów dla nas innych. No ale są to publikacje, które ukazują się okresowe tuż przed rocznicami Powstania Warszawskiego. Może w prezencie dla żołnierzy Armii Krajowej, bohaterów Powstania. No i może dla członków mojej rodziny. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dzień dobry Państwu. Nie, witamy się inaczej teraz. Niestety po angielsku, gdybyście powiedział samo becz, to jest wydział podziwu, to jest wyraz podziwu, więc nie działa tam, skąd ja jestem. W Polsce te słowa brzmią inaczej i mają jednoznacznie pejoratywne wydźwięk, ja nikogo komplementować nie będę. W każdym razie chciałem Państwu podziękować, że zgodzili się Państwo męczyć się z nami w saunie. Mam nadzieję, że lewacy nas pochwalą, że wytwarzamy jakąś pozytywną energię ekologiczną. Jak to Pan Staszek mówi, globczo. I przy okazji chciałbym pozdrowić Marysię w Londynie od Leszka. Na specjalne życzenie. I chciałbym zacząć od szantażu moralnego Leszka. To działa. Leniuch jest, ta książka się coraz bardziej rozrasta. Niedługo będzie przypis na 700 stron. Ten przypis wytniemy i opublikujemy monografię Narodowych Sił Zbrojnych. Już go pędzę od 25 lat. Do tego też go zapędzałem. Coś niesamowitego, jestem przyzwyczajony od
W większości swojego życia słyszeć o polskich nazistach, polskich obozach. Państwo się dopiero w tej chwili o tym dowiadujecie. A to jest dzień powszedni. Kiedyś podeszła do mojej siostry matka jej koleżanki z uczelni. Moja siostra wtedy była na studiach doktoranckich w Berkeley z literatury. Przyjechała matka z Nowego Jorku, która w 34 wyjechała z Polski, jak miała 5 lat. Podeszła do mojej siostry i tak się przywitała. Podejrzewam świństwo jakieś. Nie, no nie będę przeklinał tak jak ty. Powiedziała ta, czy ci twoi rodzice powiedzieli, jak mordowali Żydów podczas wojny? Mój tata miał 3 lata, jak wojna, nie 2, a mama się nie urodziła. Ale można podpisać, że moja mama, ponieważ urodziła się na ziemiach przyłączonych do Rzeszy, jest wschód, powiedziałam ten Holokaust. Teraz to nawet nie trzeba, może być z Wileńszczyzny. I być współodpowiedzialny z powodu pochodzenia. Mówiłem o tym od wielu lat, że na Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, przypisuje się już nie współodpowiedzialność, a coraz bardziej odpowiedzialność za wymordowanie Żydów Polakom. Leszek był jednym z niewielu w Polsce, którzy nie wierzyli. Ja, ponieważ jestem przyzwyczajony do takich rzeczy, się wcale nie denerwuję, tylko piszę po swojemu i robię spokojnie swoje, ten się denerwuje. Jak to mogę? Takie moralne ma odrzucenie. To jest gra, to jest wymierna polityka, to jest bardzo zimna sprawa. Takie rzeczy wychodzą, dokopać kapitanowi Halowi to nie dlatego, żeby zrobić przykrość, tylko żeby coś z tego wyszło. To pan Staszek na pewno już opowie na ten temat. Ja jestem od tego, żeby szantażować moralnie Leszka, żeby robił dalej to, co robi. Dla państwa połączenie nauki z publicystyką jest bardzo ważne. Co mnie bardzo cieszy o tym, co Leszek robi, to jest metodologia. Są dwie szkoły. Empiryczna, logocentryczna szkoła mówi, jak mi jakiś facet w Maglu coś powiedział, że Marsjan widział przedwczoraj latający na placu Wilsona, no to może bym zweryfikował, teraz są te kamery. Prawda? One obserwują kogoś po placu Wilsona. To się nazywa weryfikacja. Weryfikacja, tak jak ten facet w Lasach Chojnowskich, dlaczego od razu złapał i przybił. A druga szkoła, ja nie chcę nawet powiedzieć, że to jest szkoła naukowa, to jest po prostu podejście do tego, co się widzi, to jest afirmacja. Ktokolwiek powie to, co akurat mi pasuje i się zgadza, no to ja to afirmuję. Mieliście państwo przykład na ten temat z Jedwabnego. Wyskoczyłem ze stodoły, ten facet mówi, odwróciłem się, widziałem, jak mój tata na mnie macha i mu się twarz rozpada. Jak się palił żywcem. No przecież jak normalny człowiek coś takiego słyszy, to jest pierwsza reakcja, o mój Boże, jego ojca zamordowano, no trzeba współczuć. A z drugiej strony, jak to wyskoczyłem z płonącej stodoły i stanąłem, się przyglądałem temu, jak palą całą, ile tam, 1200 miało być? Nawet do ponad 3000, 3,5. Wiecie państwo, ta stodoła była 1/4 tej sali. 1/4 tej sali. I człowiek się zastanawia, no afirmować czy nie afirmować. A potem jedziemy, wyciągamy z archiwów, zanim tutaj ta awantura trwała, wyciągamy z archiwów dokument. Schowałem się na Kierkucie na wzgórzu, widziałem, jak Niemcy przyprowadzili ludność żydowską, ileś osób spalili żywcem. To co, afirmujemy to też? No, oczywiście, że nie. Ja sprawdziłem, ten facet, który dał relację, że widział, jak jego współrodaków palono w Jedwabnem, był wtedy na Syberii, a zeznał tak, żeby dostać z tego pieniądze. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W nauce jest tak, że się po prostu wszystko weryfikuje. I on to robi. Nie wiem, co się podnieca na temat, no czego się obraża. A co ma im ta druga strona zła robić? No, że strona zła kłamie. To jest zasada. Po co się denerwować? Czy czegoś innego się należy spodziewać? Nie, po prostu taka jest metoda, którą oni mają. My mamy swoją. Ja nie powiedziałem, że to są jednakowo dobre metody, tylko jak się człowiek w niej podnieca, to już
dziecko kochane, usiejesz, skarżesz. Na latach serca przedwcześnie wnuczek się wyrodził. Zginiesz na latach serca, nie chcę, żebyś się denerwował na to. Po prostu tak tamta strona robi. To są siły zła, to się dzieje od zarania świata i tak, tak działają, no i cześć. Teraz kilka takich takich refleksji. Ale czy ma absolutną rację, o prawdę trzeba walczyć, o swoje własne racje. Jak ktoś się pcha, to człowiek wychowany dobrze zwykle mówi, ok, proszę bardzo. Ale chamstwo myśli, że jeżeli się ustępuje, to nie dlatego, że tak babcia wychowała w domu, tylko dlatego, że ja się boję. W tej chwili chamstwo musi dostać w zęby. Jak dostanie w zęby, to jest cytat z księcia Pierre Jasławskiego, czyli świętej pamięci pana, to byli rodzina z Wileńszczyzny, mówi, na chamstwo odpowiada się jeszcze większym chamstwem. Tak mówił książę Łomarszkowski. I tak trzeba, po prostu. Nie tylko walczyć o prawdę, ale również zapamiętać sobie, że po drugiej stronie jest tendencja do tego, żeby narzucać się w sposób bezczelny i chamski. Jak dostaną w zęby, to się uspokoi. Do następnego razu. W zęby. I trzeba za każdym razem wypunktować. A to jest dawanie intelektualne w zęby. Dawanie intelektualne jeszcze na takim poziomie, że prawie każdy, który się interesuje, zrozumie. Ale Adam ich ma nowe zęby. To nie moje. Ja mu nie stawiałem. W każdym razie jest dwa inne komentarze. Leszek wspomniał wyzwolonych przez Armię Krajową w obozie na Gęsiówce Żydów. No, byli węgierscy, greccy, serbscy, bodaj z Jugosławii Żydzi, rozmaici. Oni rzeczywiście byli i chyba największa grupa, czyli można powiedzieć jednostka, była podporządkowana brygadzie dyspozycyjną zmotoryzowanej Narodowej Sił Zbrojnych KOŁO. Na Starym Mieście. Czyli oni nie byli brygadą międzynarodową, tylko oni byli Żydami w Narodowych Siłach Zbrojnych. Chciałbym, żeby Gazeta Wyborcza o tym napisała. I zadziwiła świat. Rzeczywiście byli w brygadzie, ale brygadzie Narodowych Sił Zbrojnych, a nie byli brygadą międzynarodową. Armii Ludowej. Armia Ludowa ze Starówki zdezerterowała grupka na Żoliborz przed kanałem, jak nikt się nie patrzy. A teraz najnowsza pozycja właśnie wyszła. Joshua Zimmerman napisał książkę o stosunkach między Żydami a podziemiem polskim. Jest to najmniej historyczna książka na ten temat, która wyszła na Zachodzie, po angielsku, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Już mówiłem Państwu, że jestem przyzwyczajony do rozmaitości. Na przykład, jak byłem młody i piękny, byłem zaszokowany, przeczytałem książkę, którą Leszek tutaj czytuje, zresztą mu to pokazałem, bo mi nie wierzył oczywiście, że jeden z tak zwanych historyków, Ruben Einstein, napisał, że Armia Krajowa w powstaniu, polscy naziści, to jest cytat, za KNZ w powstaniu wybili więcej Żydów niż Niemcy. Ja oczywiście mam poczucie humoru, bardzo wypracowane, taką mam osobowość, również dlatego, że w pracy mam do czynienia z rzeczami bardzo okropnymi. Ciągle ktoś się wyżyna gdzieś, szczególnie teraz w Afryce. Ja się takimi rzeczami zajmuję, więc jak nie miałbym poczucia humoru... Wyżynanie? Nie. Z załatwianiem, żeby tego wyżynania nie było. Co się czasami wiąże z tym, że trzeba spowodować, żeby jak to powiedzieć dyplomatycznie, że ludzie, którzy załatwiają wyżynanie, zniknęli. Wtedy nie ma wyżynania. Ale ja to nie powiedziałem. To się nazywa prewencja democydu. To
Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Dlatego, że źli ludzie czasami muszą odejść. I uczę w taki sposób studentów i moi studenci na przykład znajdują w nieciekawych miejscach i załatwiają, że jest czasami załatwiają, że jest w porządku. W każdym razie ja się na takie rzeczy śmieję i pokazywałem między innymi Leszkowi, jak Polacy są postrzegani, powstańcy i tak dalej. Z całą odpowiedzialnością twierdzę, że ta książka, która wyszła, Joshua Zimmerman, w porównaniu do książki przyjaciela Leszka Szmuela Krakowskiego, czy Izraela Gutmana, jest po prostu spokojna, najmniej historyczna. Naturalnie kapitan Hall jest ludobójczym bandziorem z powołaniem na cichego. Ale po raz pierwszy, jeden z niewielu razy, jest to wysiłek taki, żeby oddać jakąś tam sprawiedliwość, bo wspominają, jak ta Armia Krajowa na Wołyniu miała pluton partyzantów żydowskich, zaczynał pisać, że to tak nie było tak jednoznacznie wszędzie źle, bo podziemie było zróżnicowane, najgorzej naturalnie było u nas na Wileńszczyźnie i na Wodruczyźnie oraz na Białostocki, bo tam znalazł, czy chyba wyciągnął ode mnie Zimmerman taki raport dowódcy okręgu przyjaciela twojego ojca, prawda? Pułkownika Mścisława, który napisał, że no, walnęliśmy 18 turystów sowieckich, 3 Żydów, 2 Volksdeutschów i kogoś tam jest taki raport, czyli antysemita. Jest to bardzo ważne, że jeżeli odbywa się konkretna praca tutaj, ta praca potem zaczyna mieć byt po angielsku. Jak ma byt po angielsku, to już siły zła nie mogą udawać, że nie istnieje. Będą się starały w różny sposób do tych rzeczy się odnieść. A proszę pamiętać, że siły zła również bazują na tym, że biorą sobie ludzi dobrych, dobroty, które nie kapują, o co chodzi. Jak się powie, że no, pogrom w Pińsku, kwiecień 1919 rok. Jakie mamy źródła po angielsku? No wszystkie właśnie takie, żeby pogrom w Pińsku, a to była egzekucja. Egzekucja. Z winy marszałka Piłsudskiego, który wprowadził stan wojenny, czyli ktokolwiek podejrzany miał dostać kulę w łeb, bo to była linia frontu. Ale czy to jest po angielsku? Nie ma. Więc jeżeli tacy ludzie, jak Joshua Zimmerman, pokazują dobrą wolę w tej części, gdzie mogli napisać coś o mogli coś napisać na temat Armii Krajowej na Wołyniu czy w innych miejscach, że tutaj pomagali Żydom, tam nie. I to jeżeli on dostanie źródło po angielsku, które opisuje to kapitana Hala i te sprawy powstańcze, to już nie ma wymówki, że głupotę napisze, a tego nie ma. Nie ma. Po prostu nie ma. To wszystko, co jest dla Państwa drogie, musi zaistnieć w lingua franca, który jest angielski. Kopernik pojechał do Włoch, studiował po łacinie, bo wtedy łacina była lingua franca. Wszyscy to używali. W tej chwili angielski. To, że Państwo wiecie, słyszeliście, czy się teraz nauczyliście od Leszka po polsku, to nam nie pomaga. Dopiero jak to zaistnieje po angielsku, to cokolwiek z tego będzie. Bo my żyjemy w takim świecie w tej chwili. Co robić? No naturalnie pewne rzeczy pisać, tłumaczyć na angielski. Dalej główna praca musi być z badaniami tutaj. A przede wszystkim trzeba pamiętać. Ja widzę, że Państwo jesteście w sali, bo Państwo pamiętacie, Państwo nie jesteście obojętni i może nie macie tego Państwo w nosie. Możecie się gniewać, jak on gniewa. Albo możecie się być weseli i robić swoje dalej. Bo jak pamiętamy, to żyjemy, bo wiemy, skąd przyszliśmy, nie jesteśmy bydłem wyalienowanym i zupełnie odciętym od kontynuacji naszej cywilizacji, od korzeni. I działać trzeba. No babcie to muszą ciągnąć
dziadki na cmentarze, tak jak mnie ciągnęli, i opowiadać. Od tego się zaczyna. Zaczyna się od domu. A małolaty? No, małolaty mają największe pole do popisu. Pierwsze się uczą angielskiego, po drugie wszędzie są, jak Jan Bodakowski. Boję się, że otworzę, jak to parafrazuję Grzesia Brauna, który tak powiedział o mnie. Już cię nie wsadzę do żadnego mojego filmu więcej, bo ludzie w Polsce będą się bali otworzyć lodówkę, że Chodakiewicz z niej wystworzy. Jan Bodakowski jest wszędzie. Robi zdjęcia, recenzje, pisze wszystko. W Stanach Zjednoczonych mamy jednego człowieka, nazywa się Jan Peczkiewicz. On ma ponad 1000 recenzji na Amazon.com. 1000 recenzji. On jest biologiem z wykształcenia, Chicago. Jego rodzina jest z Kresów. Zdaje się ze Stanisławowa. Przez Gułę. Jego polski jest kiepski, mówiony, ale czyta. I pisze recenzje. 1000 recenzji. Nikt mu za to nie płaci. To jest praca społeczna. A gdzie jest 1000 recenzji tego? Wszędzie na internecie. Małolaty. Dinozaury to się nie znają na tym. Jak małolaty nie zrobią, to nic nie będzie. Gdzie są strony upamiętniające? Non stop to musi iść. Non stop. I najważniejsze dla małolatów, co ich rajcuje, to jest cyberwojna. Chamy podnoszą łeb w pysk. Nieznani sprawcy atakują Pentagon 500 razy na dzień. 500 razy na dzień. Wszystko można, jak się chce. Tylko proszę nie powtarzać ciągle tego ulubionego PRL-owskiego refrenu, że fajny pomysł, a nic się nie da zrobić. A da się. Jan Peczkiewicz napisał 1000 recenzji. I to nie są głupie, on się zna na tym, że to jest biolog w zawodu. 1000 recenzji, ponad. Wszystko można zrobić, jak się chce. Czego Państwu życzę? Dzięki. Proszę Państwa, ponieważ Pan Profesor Chodakiewicz przed chwilą podnosił zalety pogodnego usposobienia, no to ja w tym duchu rozpocznę, chociaż miałem inny zamiar, bo przy okazji będzie mi łatwiej wskazać skuteczne remedium na te wszystkie nasze bolączki, o którym Pan Profesor nie powiedział, no nie wiem dlaczego, mniejsza o to, ale nie powiedział. Karol Olbier Borchardt pływał przed wojną na transatlantyku Polonia na linii palestyńskiej z Konstancy do Hajfy. No i któregoś wieczora, właśnie w nocy, pełnił wachtę i dwoje takich młodych ludzi, mężczyzna i kobieta, kiedy jeszcze było normalnie. Tak, kiedy jeszcze było normalnie. Poprosili to, czy mogliby podziwiać uroki nocy na morzu z mostka tego, na którym on dyżur pełnił, wachtę pełnił. Ponieważ to nikomu nie przeszkadzało, to im pozwolił. No i to oni stali, to rzeczywiście piękna księżycowa noc, najpierw tam się zachwycali, ale potem wdali się z nim w rozmowę, czy to z uprzejmości, czy tak po prostu. I powiadają tak, panu to dobrze. A on, chcąc podtrzymać rozmowę, mówi, a komu jest źle? A oni powiadają, ta panienka, tym, co tam na dole wiosłują. No, jak to wiosłują na dole? Przecież maszyny są, tu komin, tym z komina. A oni powiadają tak, proszę pana, my do pana nie mamy pretensji. My wiemy, że panu nie wolno o tym mówić. Ale my wiemy, jak panowie ich tam dręczą i biją. Więc on mówi, no dobrze, a skąd wy to wszystko wiecie? Mówi, w kinie widzieliśmy. W kinie widzieliśmy. Więc proszę Państwa, Pan Profesor Chodakiewicz mówił o 1000 recenzji. Kto dzisiaj czyta recenzje? Dzisiaj wszyscy oglądają telewizję albo filmy, zwłaszcza jak są zrobione przez sławnych reżyserów. Więc zamiast tutaj się kotłować z recenzjami, to po prostu dobrze było się zrzucić
i wynająć Stevena Spielberga. On by nakręcił film, bo on jak kręci film, to dodaje dramatyzmu. To się elegancko nazywa dodawanie dramatyzmu, czyli innymi słowy mówiąc, koloryzowanie. No. I nie chodzi o to, żeby Spielberga przekonać, żeby on nie dodawał dramatyzmu. On niech dodaje dramatyzm, tylko chodzi o to, żeby to był dramatyzm nasz, a nie jakiś taki nie ma. Ile by to kosztowało, to trzeba by negocjować. Ale na pewno znacznie mniej niż 65 miliardów dolarów. Bo o to właśnie chodzi, o te 65 miliardów dolarów. I to trzeba wyraźnie powiedzieć. I to trzeba wyraźnie powiedzieć, proszę Państwa. Po co to wszystko pan redaktor Michnik ze swoimi pracownikami robi? Nie dlatego, że jest złym człowiekiem, bo on jest dobrym człowiekiem. Bo jak trzeba, to jest złym, ale zasadniczo jest dobry. Tylko, że on wykonuje zadanie. On uczestniczy w pewnym interesie. A ten interes ma taką specyfikę, że trzeba narodowi polskiemu przyprawić obrażający wizerunek narodu morderców. To nie dlatego, że ktoś nas nie lubi, tylko ten biznes ma taką specyfikę. I nic na to poradzić nie można, bo ktoś tym narodem morderców musi być. Dlaczego ktoś musi być tym narodem morderców? Dlatego, że w przeciwnym razie niemożliwa by była kontynuacja materialnej eksploatacji Holokaustu. A chodzi o to, żeby to było nadal możliwe. Proszę Państwa, kiedy w 1998 roku nowym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec został socjaldemokratyczny polityk Gerhard Schröder. W jednym ze swoich pierwszych przemówień oświadczył, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. W przełożeniu na język ludzki oznaczało to, że Niemcy już od nikogo nie będą przyjmowały żadnych sublik odszkodowawczych. Widocznie w kręgach kierowniczych niemieckich uznano, że 100 miliardów marek plus dostawy okrętów podwodnych i innego sprzętu wojskowego, jakie Niemcy przekazały Izraelowi, a pieniądze również różnym żydowskim organizacjom przemysłu Holokaustu, to wystarczy. Czy wystarczy, nie wystarczy, tak postanowiono i koniec. I ta deklaracja kanclerza niemieckiego stwarzała kłopotliwą sytuację dla strony żydowskiej. Dlatego, że skoro Niemcy już nie będą przyjmowały żadnych sublik odszkodowawczych, no to pojawiło się niebezpieczeństwo położenia kresu materialnej eksploatacji Holokaustu. A przecież to jest świetny interes. To jest świetny interes. Nawiasem mówiąc, powtarza się liczba 6 milionów zabitych. Państwo nie macie pojęcia, kiedy te 6 milionów po raz pierwszy się pojawiło. Jeszcze w XIX wieku. Jeszcze w XIX wieku. Przewija się przez ponad 100 lat ta liczba 6 milionów w różnych oczywiście okolicznościach. Najpierw są zamordowani, potem zmartwychwstają, potem uciekają z Rosji na przykład do Stanów Zjednoczonych. 6 milionów Żydów uciekło. Różne okoliczności się zmieniają, ale 6 milionów cały czas się przemija. Widocznie to jakaś jest cyfra kabalistyczna, charakterystyczna dla Haggady. Taki jest gatunek literacki, żydowski, charakterystyczny. W którym nie chodzi o to, że tam prawdę i tak dalej, bo u nas w cywilizacji łacińskiej to się właśnie
skansa weryfikuje, ja w Hagadzie nie. W Hagadzie się, że tak powiem, kreuje fakty prasowe, jak to powiedział pan tu Bronisław Geremek Nieboszczyk, po to, żeby uwypuklić morał. Bo morał jest ważny, fakty są nieważne. I tu mamy do czynienia z tymi wszystkimi. Proszę państwa, więc jak powiedziałem, dla strony żydowskiej stwarzało to bardzo kłopotliwą sytuację, bo rysowało się ryzyko końca materialnej eksploatacji Holokaustu. Skoro wtedy Niemcy nie będą już przyjmowały żadnych suplik odszkodowawczych, bo niemiecka polityka historyczna, bardzo subtelna, bardzo metodyczna, bardzo cierpliwa, zmierza do zdjęcia, stopniowego zdejmowania, aż do zdjęcia w efekcie z Niemiec i z narodu niemieckiego odpowiedzialności za II wojnę światową i wszystkie jej ekscesy, no to trzeba żydowską politykę historyczną, która jest nakierowana na stworzenie warunków do materialnej eksploatacji Holokaustu, trzeba dostosować, trzeba skoordynować żydowską politykę historyczną z polityką historyczną niemiecką. I ta polityka, i te dwie polityki historyczne zostały skoordynowane. Nad tą koordynacją pracują sztaby pierwszorzędnych fachowców, które dysponują wielkimi budżetami, zapleczem, think tankami i tak dalej, i tak dalej. To podczas kiedy z naszej strony to jest tylko taka partyzantka. Jeszcze gorsza improwizacja niż w czasie wojny. Bo wtedy to miało jeszcze jakiś pozór organizacji, a teraz już zupełnie nie. Tym bardziej, że tym dwóm skoordynowanym polityką historycznym przychodzi jeszcze w sukurs działalność piątej kolumny w kraju, w której to piątej kolumnie środowisko Gazety Wyborczej jest najważniejszym chyba elementem. Najważniejszym elementem. I żeby nawet Matka Boska Częstochowska się pojawiła w redakcji Gazety Wyborczej w straszliwej postaci, powiedziała redaktor Michnikowi: przestań kłamać, to pan redaktor Michnik uda, że jej nie widzi i puści tę przestrogę mimo uszu. Nie dlatego, żeby powtarzał, że był złym człowiekiem, tylko że realizuje, mam nadzieję, że nie za darmo, bo gdyby za darmo, to by znaczyło, że jest głupszy niż przewiduje ustawa. Więc mam nadzieję, że nie za darmo, że dostaje z tego jakiś jurgiel. Po prostu realizuje zadania, jakie mu wyznaczyli w ramach tego biznesu, który, jak pytam, ma taką specyfikę, że mu wymaga przekradzenia narodowi polskiemu wizerunku narodu morderców. Ale to nie o to chodzi, to nie jest celem. Celem jest doprowadzenie nas do stanu bezbronności, a narzędziem tego doprowadzania nas do stanu bezbronności jest pedagogika wstydu. Przyznaj się! Przyznaj się! To są dzieci tych samych ludzi, którzy takie rozkazy wydawali wcześniej akowcom. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy drugie, a nawet już trzecie pokolenie UB robi porządek z drugim, a nawet już trzecim pokoleniem Armii Krajowej. Nic się nie zmieniło. Strony barykady są takie same cały czas. I to powinniśmy sobie uświadomić. To nie jest tak, że istnieje jeden naród polski. Nie istnieje.
żeby można było mówić o jednym narodzie polskim, to musi być przynajmniej jakiś jeden wspólny ideał, który wszyscy uznają i pielęgnują. Tego już nie ma. Tego już nie ma. Tradycyjny, historyczny naród polski od 1944 roku musi dzielić terytorium państwowe z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która gotowa wysługiwać się każdemu w zamian za obietnicę możliwości pasożytowania na tym historycznym polskim narodzie. Ale w tym celu trzeba go doprowadzić do stanu psychicznej, a potem fizycznej bezbronności. I narzędziem doprowadzania tego narodu, historycznego narodu polskiego do stanu psychicznej bezbronności jest właśnie pedagogika wstydu. No, jeżeli się mówi, to jest obliczone na taki nieustanny, ale metodyczny i cierpliwy nacisk. Jeżeli ten nacisk jest nieustanny, to prędzej czy później ludzie zaczynają tracić odporność na ten nacisk i dla świętego spokoju już powiedzą, dobra, okej, okay, przyznaję się. Przyznam się. I charakterystyczne, zwróćcie Państwo uwagę, że ci, którzy się przyznają, że są zbrodniarzami, zostają oczyszczeni ze wszelkich zarzutów. Z nimi się już możemy przyjaźnić. Z nimi już się możemy dogadać. A z tymi, co się nie chcą przyznać, to nigdy. To nigdy. Bo to znaczy, że oni jeszcze nie zostali doprowadzeni do stanu bezbronności. No i takim narzędziem doprowadzania nas do stanu bezbronności to są na przykład oskarżenia o antysemityzm i tak dalej. Kiedyś warto zwrócić uwagę na to oskarżenie. Taki klasyczny antysemityzm, tradycyjny. Istotą jego jest przekonanie, że Żydzi są wszystkiemu winni. Nie wiem, czy ludzi, którzy tak uważają, jest dużo. Chyba nie. Dlatego, że taki pogląd nie wytrzymuje krytyki już na pierwszy rzut oka. Na świecie bowiem zdarzają się wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie. I na ogół Żydzi mają z tym nic wspólnego. Chyba, że któryś tam padnie ofiarą takiego kataklizmu. Dlatego dzisiaj antysemitą nie jest ten, który Żydów nie lubi, tylko ten, którego Żydzi nie lubią. Z tym czy innym powodem. W związku z tym można być antysemitą bez swojej wiedzy i zgody. Podobnie jak wielu ludzi bywało tajnymi współpracownikami z rozwiązania bez swojej wiedzy i zgody. Ta uniwersalna formuła okazuje się, że ma zastosowanie do wielu dzieci. I proszę Państwa, i w tej sytuacji, w przypadku takiej inflacji tych oskarżeń o antysemityzm, coraz więcej blisko antysemitów rośnie w postępie geometrycznym. Tylko tchórz albo idiota może się takimi oskarżeniami przejmować. Tylko tchórz albo idiota. I podam przykład takiej najprostszej formy samoobrony, żeby takie straszaki, tak jak to profesor Wolniewicz mówi, słowa samobije takie, żeby to neutralizować. Kiedyś to samo środowisko, nasze środowisko Gazety Wyborczej używało takiego określenia ciemnogród. I Wojciech Cejrowski to odczarował się. Tak, my jesteśmy ciemnogrodami, jesteśmy z tego dumni. Okazało się, że to jest, pozbawiło to zupełnie siły niszczącej to określenie. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Proszę Państwa, o co tu chodzi? Po co ta koordynacja? Po co ta pedagogika wstydu? Jak mówiłem, jest interes do zrobienia.
jest interes do zrobienia, trzeba wyłudzić od Rzeczypospolitej Polskiej 60, a może nawet 65 miliardów rocznie. Dlatego mówię, że wynajęcie pana Spielberga kosztowałoby znacznie taniej. Przypuszczam, że jego za miliard dolarów można by było wynająć. No to dobry interes byśmy zrobili. Natychmiast by się okazało, że w Stanach Zjednoczonych wszyscy zaczynają ćwierkać z takiego klucza, jak my chcemy. A jakbyśmy jeszcze drugiego reżysera przekupili, zwłaszcza pochodzenia żydowskiego, no to już niechby ktoś spróbował ćwierkać innego klucza. Zaraz byśmy go o mowę nienawiści oskarżyli, prawda? No, więc tylko musimy sobie uświadomić, jakie konsekwencje dla nas spowodowałaby realizacja tego celu ekonomicznego, tych 65 miliardów dolarów. No środowisko, które na terenie Polski albo jej skrawka, bo i tak może być, dysponowałoby majątkiem tego rzędu, miałoby dominującą pozycję ekonomiczną. A co za tym idzie, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. To by po prostu była szlachta naszego mniej wartościowego narodu tubylczego. Nasz naród mniej wartościowy zostałby zepchnięty do roli narodu drugorzędnego we własnym kraju. I po to to wszystko się robi. I pan redaktor Michnik jest wybitnym przedstawicielem piątej kolumny w kraju, w której ja uprzejmie rozróżniam nurt świadomy i nurt nieświadomy. Nurt świadomy, to jest właśnie środowisko Gazety Wyborczej, nie tylko ścisłe kierownictwo, ten sanhedryn redakcyjny, ale również ci mikrocefale, którzy tam czerpią z intelektualną zupę z tej Michnikowszczyny całej. Nieświadomy, uprzejmy, zakładam, że nieświadomy. Żeby państwu przedstawić, jak on wygląda, to dosyć skomplikowany obraz jest, muszę zacząć od Adama i Ewy. To znaczy od takiej instytucji, agendy Unii Europejskiej, siedzibą w Wiedniu, która najpierw nazywała się Europejskim Centrum Monitorowania Antysemityzmu, Rasizmu i Ksenofobii. A kiedy rozszerzyła zakres swoich zainteresowań o homofobię, czyli zwalczanie wszelkich form sprzeciwu wobec sodomitów i gomorytów, to zmieniła nazwę i obecnie nazywa się Agencją Praw Podstawowych. Ta nazwa jest myląca, bo ona sugeruje, że ta agencja broni jakichś podstawowych praw ludzkich. Tymczasem nie. To jest rodzaj paneuropejskiego Gestapo, którego celem jest monitorowanie mniej wartościowych narodów europejskich, czy przypadkiem nie bisurbanią się w niepożądanym kierunku. I gdyby tylko ta Agencja Praw Podstawowych próbowała tak na własną rękę wszystko monitorować, to niewiele by tam zmonitorowała. Dlatego ma kolaborantów we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, których rekrutuje na zasadzie przetargu. A co źle, to elementy gospodarki rynkowej zostaną poruszone, niewielkie, ale są. Na zasadzie tutaj w Polsce taki przetarg wygrała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pewnie dlatego, że jest dodatkowo zasilana aż przez dwa kanały finansowe. Ale pieniądze pochodzą z tego samego źródła i w jednym kanale i w drugim. To znaczy od finansowego krędziarza Jerzego Sorosa, zwanego filantropem. Otóż to jest Fundacja Batorego, to jest jeden kanał.
i dotacja z Instytutu Społeczeństwa Otwartego w Budapeszcie to drugi kanał. Milion dolarów z każdego rocznie. Więc dlatego mogła tanio zaoferować, pewnie dlatego, swoje usługi delatorskie. Ale i Helsińska Fundacja niewiele by wskurała, gdyby nie współpracowały z nią tak zwane organizacje pozarządowe. Te organizacje grupują różnych filmów takich, którzy są, lubią za tanie pieniądze wypić za Helsińską. Tych organizacji jest całkiem sporo, kilkadziesiąt tysięcy. One denomina nazywają się pozarządowe, ale tak naprawdę poprzypinane są do różnych finansowych korków, albo unijnych, albo rządowych, albo samorządowych, albo do wszystkich trzech naraz. W związku z tym, że biorą pieniądze, no to muszą się wykazywać, że coś robią, bo inaczej nie dostaną pieniędzy. No i niektóre z tych organizacji pozarządowych zajmują się monitorowaniem antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii i homofobii. Ponieważ kontynuacja grantów zależy od tego, co tam przedstawią w sprawozdaniu, no to muszą wykrywać antysemitów, rasistów, ksenofobów, homofobów pod każdym krzakiem. No, to nie jest takie trudne, prawda? Bo jak tam inwencji trochę człowiek ma, a nic tak nie pobudza inwencji jak nadzieja na łatwe pieniądze, no to prokuratury i niezawisłe sądy są zasypywane doniesieniami. Jeszcze raz, dlaczego powiadam, że to jest nurt nieświadomy? No uprzejmie zakładam, że im nie chodzi o to, że im chodzi o to, żeby te łatwe pieniądze zdobyć, żeby potem móc wypić i zakończyć. Ale skutek jest taki uboczny, że zagranica dostaje sygnał, że w Polsce dzieje się coś niepokojącego i że najlepiej będzie, jak nad tym niepoprawnym narodem polskim zostanie roztoczona kuratela starszych i mądrzejszych. Polityczna kuratela starszych i mądrzejszych. To jest skutek i metoda taka sama jak w wieku XVIII, kiedy trzeba było znaleźć pozór moralnego uzasadnienia dla rozbiorów polskich. Co wtedy zrobiono? Ano wynajęto francuskich filozofów. Francuskich filozofów, którzy za pieniądze gotowi byli na wiele rzeczy, na myśli, na wszystko. I francuscy filozofowie wywiązali się z obstalunku. Sporządzili coś w rodzaju, znaczy taką formułę, która pełniła funkcję pozoru moralnego uzasadnienia dla rozbiorów polskich. Formuła była taka. Polaków nie można zostawić samopas, bo ani w interesie Europy, ani w interesie samych Polaków nie leży to, żeby w środku Europy było ognisko anarchii. Trzeba ustanowić nad Polakami kuratele starszych i mądrzejszych, to wtedy i dla Europy będzie dobrze, i dla samych Polaków będzie dobrze. No, teraz formuła jest podobna i ta, te skorelowane polityki historyczne, ta działalność piątej kolumny w kraju w tym kierunku zmierza. Formuła jest podobna. Polaków nie można zostawić samopas, ale już nie ze względu na anarchię, bo no, nikomu nie przeszkadza. Prawda? I tak już suwerenność Polska utraciła po ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Polaków nie można zostawić samopas, bo w przeciwnym razie znowu zrobią coś okropnego. Znowu. I cała ta propaganda, wszystkie te hagady służą uzasadnieniu tego jednego słowa znowu. I świat, to pan profesor Pedakiewicz wie, co mówi, świat ten właśnie przyjął to już do wiadomości. Już to przyjął do wiadomości. Najlepszą tego ilustracją, w jakim sobie, jak byłem niedawno w Ottawie, w kwietniu, no to akurat kilkudziesięciu parlamentarzystów kanadyjskich zwrócił się do Polski z kategorycznym żądaniem,
zadośćuczynienia żydowskiego roszczenia majątkowego. No a teraz 46 kongresmenów ze Stanów Zjednoczonych zwróciło się w liście do sekretarza stanu Johna Kerry'ego, żeby nas trochę pokręcił w tym kierunku. Izraelski prezydent Rivlin, kiedy przyjechał do Warszawy w ubiegłym roku jesienią na uroczystość otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich, które nawiasem mówiąc jest placówką stworzoną w tym celu, żeby naszemu mniej wartościowemu narodowi tubylczemu skonstruować prawidłową wersję historii. Żebyśmy już nie błąkali się jak pijane dzieci węgle, tylko żebyśmy mieli taką historię, jak się należy. W ramach pedagogiki wstydu oczywiście. A my mamy za to zapłatę, chyba jasne, ktoś musi na to zapłacić. Ten co skorzysta, to niech płaci, prawda? A my niewątpliwie na tym skorzystamy. To dla naszego dobra się wszystko robi. Więc kiedy prezydent Rivlin przyjechał do Warszawy na tę uroczystość, w przeddzień swojego przyjazdu udzielił wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej. No i powiedział tam między innymi, że celem jego przyjazdu jest uczestnictwo w tej uroczystości i nie będzie żadnego protokołu wywracał, ale doskonale pamiętał sprawy roszczeń. Pamięta o, uwaga, uwaga, złożonych obietnicach i podpisanych umowach. Warto sobie to zapamiętać. Otóż pan prezydent Rivlin powiada, że są jakieś, ktoś komuś jakieś obietnice złożył, a nawet umowy podpisał. I tylko polska opinia publiczna nic w tej sprawie nie wie. Mamy akurat kampanię wyborczą do Sejmu. Jeszcze raz powtarzam, że chodzi, stawka jest taka, że chodzi o przyszłość naszego narodu. Czy będzie narodem normalnym, czy też zostanie zepchnięty do narodu drugiej kategorii, do własnego rodzaju Palestyńczyków we własnym kraju. I warto w związku z tym przeegzaminować naszych umiłowanych przywódców, zwłaszcza tych, którzy już byli parlamentarzystami i chcą nimi zostać po raz kolejny. Co oni wiedzą, czy oni coś wiedzą na temat tych złożonych obietnic i podpisanych umów. Jeśli taki parlamentarzysta nam powie, że on nic nie wie, to znaczy, że to cymbał, którego w ogóle sprawy poważne nie interesują. Należy mu dać kopa w tyłek pod żadnym pozorem. Pod żadnym pozorem nie wolno na niego głosować. Bo gdybyśmy konia albo osła zapytali, czy on coś na ten temat wie, to też by nam odpowiedział, że nie wie. Ale po co osła wybierać do Sejmu? A jeżeli by powiedział, że wie, a do tej pory nic nie powiedział, to jeszcze gorzej. Bo to znaczy, że to łajda. No to łajda, a tym bardziej nie wolno. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Rivlin był w Warszawie jesienią ubiegłego roku. I przy pozorach straszliwej wojny między głównymi antagonistami na politycznej scenie, czy państwo przypominają sobie, żeby ktokolwiek z posłów opozycyjnych w tej sprawie złożył interpelację w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Nikt. I to pokazuje, to więcej mówi o naszej scenie politycznej niż różne traktaty politologiczne. Kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej. Ale nie wyżej. Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że Państwo wezmą sobie do serca, ale także do głowy to, o czym mówili moi znakomici przedmówcy. To są bardzo poważne sprawy i nie uciekniemy od nich. Jak my będziemy uciekać, to i tak nas zagoni. Chciałbym na chwilę jeszcze wrócić do naszych baranów, czyli szeroko pojętej gazety, jej redaktorów i tych publikacji, które pojawiły się jako wtórne, ale które cały czas mają źródło w ustaleniach, w rewelacjach magistra Michała Cichego. W 2007 roku w Krakowie została opublikowana po polsku książka profesora Gunnara Paulsona. Polski tytuł brzmi Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy 1940-1945. Na tle tego, co się ukazuje na ten temat, jest to książka przyzwoita, merytoryczna i warto się z nią zapoznać. Tam sprawa kapitana Hala i tego wszystkiego jest potraktowana marginalnie. Natomiast pojawiła się rzecz nowa, dodatkowa, to czego nie ma w edycji anglojęzycznej. W redakcji naukowej, w wydaniu polskim, dokonali wybitni specjaliści Barbara Engelkirk-Boni, była żona Michała Boniego, postać powszechnie znana. Jak ktoś nie wie, to niech sobie przypomni spoty wyborcze do Europarlamentu. Jak osobnik o wyglądzie i mentalności pedofila wypada straszy, a następnie dostaje kilkadziesiąt tysięcy głosów i jest wybrany. Drugą osobą, która tej redakcji dokonała, czyli jest to dzieło wspólne, jest Jacek Lorciak. Na stronie 260, w przypisie 33, odnosząc się do tej sprawy, redaktorzy naukowi napisali, nie wiem, które z nich, skoro razem się podpisali, to razem za to biorą odpowiedzialność. Książka Żebrowskiego jest w większości obelżywym atakiem ad hominem, czyli co do człowieka, na Cichego i Gazetę Wyborczą, połączoną z apologetyczną, lecz słabo udokumentowaną obroną AK i NSZ, ale ma tę zaletę, że cytuje pewne dokumenty obszerniej niż uczynił to z Cichy. Nie tylko obszerniej, ale bardzo dużo dokumentów, których Cichy w ogóle nie przytoczył. Natomiast rzecz ciekawa. Poziom tych ludzi. Argumenty ad hominem w stosunku do Cichego. Gdybym ja napisał, że on jest koślawy, że długie w nosie, że zjada te papy, że chodzi brudno, to byłyby argumenty ad hominem. Obelżywe rzeczywiście. Tam nic takiego nie ma. Jest merytoryczna krytyka, wykazanie punkt po punkcie rzeczy, które sfałszował, gdzie dokonał ordynarnych manipulacji. Natomiast co to znaczy argument ad hominem w stosunku do Gazety Wyborczej? Gazeta Wyborcza w ten sposób się uczłowieczyła. Stała się osobą ludzką i teraz krytykowanie tej gazety jest podłością w stosunku do człowieka, który nazywa się Gazeta Wyborcza. To jest argument ad hominem. Dalszy ciąg tych historii, o których mówimy, miał miejsce tuż po zakończeniu działań wojennych w Europie. Powstańcy byli wyłapywani. Często było tak, że ci, którzy przedostali się na drugą stronę Wisły do bolszewików, musieli pokazywać ręce. Byli ostrzelani, były ślady prochu. Wiadomo było, że brali udział w powstaniu, że to nie są osoby cywilne. Łagry, więzienia, turmy, rozstrzeliwanie. Chciałbym wspomnieć tylko trzy symboliczne postaci bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy zostali zamordowani, a jakiś związek pośredni te osoby mają, teraz powiem dlaczego, z instytucją, która nazywa się Gazetą Wyborczą. Szeroko pojęty związek. Jedną z takich postaci jest major cichociemny Bolesław Kontryn, pseudonim Żmudzi. Szef centrali śledczej Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w Polskim Państwie Podziemnym. W Powstaniu Warszawskim dowódca kompanii w 36. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Czterokrotnie ranny w powstaniu. W 1953 roku zamordowany. Jednym ze świadków oskarżenia była Walentyna Najdus. Zmarła kilka lat temu jako wszechnie ceniony profesor Uniwersytetu Warszawskiego, żona Hersza Smolara i matka Aleksandra i Eugeniusza Smolarów. Ojciec z synami wyjechali, bo w Polsce był antysemityzm,
a matce było dobrze, zostało na katedrze jako profesor specjalistka od historii ruchu robotniczego. Nic się z niej nie stało, nikt jej nie wypędzał. Taki przyczynek do marca 68. Druga osoba, także symboliczna. W maju cichociemny Andrzej Rudolf Czajkowski, pseudonim Gardner. Dowódca batalionu Ryś na Mokotowie. Później, po ewakuacji resztek zgrupowania z Mokotowa do Śródmieścia, zastępca dowódcy tego zgrupowania. Zamordowany w 1953 roku na Mokotowie. Szukamy jego szczątków doczesnych. W składzie sędziowskim był kapitan Stefan Mich. I on zarządził wykonanie kary śmierci na tym człowieku. I wreszcie porucznik Jan Rodowicz, Anoda, bohater Szarych Szeregów, uczestnik akcji pod Arsenałem, oficer batalionu Zośka, bohater Powstania Warszawskiego. W 1949 roku, 24 grudnia, aresztowany, nie prowadził już żadnej działalności konspiracyjnej, był studentem Politechniki, człowiek z rodziny wybitnie uzdolnionej technicznie, rodzina profesorska, chciał się uczyć, nawet w takich warunkach, jakie był, ale on był tym, który zajmował miejsce nowym pseudoelitom. Takich ludzi trzeba było usunąć. Został aresztowany, osadzony w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Dostał się w łapy, dosłownie, naczelnika Wydziału Śledczego, majora, później podpułkownika UB, Wiktora Herrera. Po dwóch tygodniach już nie żył. Został wyrzucony z czwartego piętra. Męczył się, konał bardzo długo. Nie udzielono mu pomocy. Został zmasakrowany. Śledztwa prowadzone w latach 90. przeciwko Herrerowi i jego ekipie wykazały tylko to, zgodnie z ich zeznaniami, że oni stali tyłem, a on sobie tam podszedł i wyskoczył i oni nie mieli z tym nic wspólnego. To tak jak w stanie wojennym ludzie sami spadali ze schodów. Wiktor Herrer był później doradcą Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w 1981 roku do spraw rolnictwa. Znał się na ziemi i publikował także swoje rzeczy w gazecie wyborczej. Dlaczego o tym mówię? Bo to są wszystko związki. To są ta czerwona pajęczyna, której może na co dzień nie widzimy. Często tego nie rozumiemy, ale mamy z tym do czynienia. Nie wiedza poraża, wiedza przeraża, ale trzeba z tego wyciągać wnioski. Nie bać się, nie być przerażonym, tylko właśnie mówić to, co pan profesor cały czas próbuje tu w Polsce ludziom narzucić. Badać, sprawdzać, pisać, robić spotkania, być odważnym, przestać się ich bać. Jak oni nas traktują, tu już prawie że na koniec chcę przytoczyć rzecz, której byłem naocznym świadkiem, którą bym nie uwierzył, gdybym tam rzeczywiście nie był. 8 czerwca 1994 roku, czyli kilka miesięcy po publikacji Cichego Michnika w Gazecie Wyborczej, odbyło się spotkanie z Cichym w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce. Spotkanie bardzo duże, byłem jedną z niewielu osób nieżydowskiego pochodzenia. Ze mną był kapitan Władysław Sroczyński z Narodowych Sił Zbrojnych, obrońca Starego Miasta, którego dyonie było wielu Żydów właśnie przygarniętych z Gąsiówki, bo nikt ich nie chciał. Ci, którzy znali się na wojsku, umieli strzelać, byli wcieleni do Narodowych Sił Zbrojnych. Inni poszli do warsztatów obrony naprawczej, do zaplecza Narodowych Sił Zbrojnych i służyli tam jako pomoc techniczna. Dla wszystkich było miejsce, a w związku z tym wyżywienie i ochronę. I gdy rozpoczęła się dyskusja, człowiek, który przedstawił się, że on jest z Paryża, czyli polski, prawdopodobnie Żyd, bo dosyć dobrze mówił po polsku, stamtąd, że on tu jest na razie i bardzo ostro zabrał głos. Zaprotestował, że nie należy mówić o powstaniu w Warszawie w 1944 roku. Dlaczego? Albowiem powstanie jest wtedy, gdy giną ludzie. Powstanie warszawskie miało miejsce w getcie, gdzie ginęli ludzie, a w 1944 roku to był zryw faszystów.
Czyli to jest synteza tego wszystkiego, o czym mówimy. Dla nich to nie są ofiary ludzkie. Te 200 tysięcy ludzi zamordowanych w powstaniu to nie są ludzie. Bydło ludzkie, trzeba by zapytać profesora Bartoszewskiego. Jeśli ktoś ma kontakty poza światem, to proszę bardzo do dzieła. To jest prawdopodobnie albo ostatnie takie trio, jakie Państwo widzą, albo mam nadzieję pierwsze. Jak się uda, to tego typu spotkań będzie więcej, będą powtarzane. Efektem tego są także książki, są nagrania, to się później znajduje w internecie. Rozprzestrzeniamy to po świecie, zaczynamy powoli odreagowywać. Może zdążymy. Jeśli nas przymuszą do tych 65 miliardów dolarów, to prawdopodobnie już nie będziemy do niczego zdolni. Pamiętam swojego ojca, on zmarł w 88 roku. Mówi, ja nie doczekam. Mówi, ale za rok, za dwa komuna upadnie. Ja sobie pomyślałem, chciałbym, też bym chciał. To jest chcieństwo. Mówi, ale to nie będzie tak, jak myślisz. Będą łapać Polaków na ulicach i ściągać z was krew. Będziecie to sprzedawać, żeby spłacać długi, których narobił. Sprawdziło się co do jądra. I wreszcie ostatnia rzecz. Mam tu wydruk plakatu. Zabawy dziecięce na podwórku powstańczym. Rzecz firmowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego. W stylu Usia, Siusia, Cepeliada. Dla dzieci szkolnych, rodzin z dziećmi w wieku od 5 do 12 lat. Proszę sobie poglądać obrazki i zobaczyć, do jakiego poziomu zostajemy sprowadzeni. Z tych 200 tysięcy ofiar można się dzisiaj śmiać, kpić, szydzić, pokazywać, że to była bardzo fajna zabawa. Dlaczego mówię o dzieciach? Dlatego, że jeden z uczonych żydowskich, dr Yitzhak Rubin, napisał o tych dzieciach, co one robiły podczas wojny, podczas okupacji. Dzień i noc, getta, bramy obstawione były przez polskie dzieci. Najmłodsze z nich miały po 6 lat. Chmary polskich dzieci czekały na każdego Żyda wokół gett i obozów pracy. Jak Żyd chciał uciec, wyjść, to ten 6-latek łapał go za kark, za kapotę i odprowadzał do Niemców. Silne mieliśmy dzieci. To było inne pokolenie. Dziękuję bardzo.